Chciałbym popatrzeć na postać księdza Hellera jako teologa. Troszkę rzadko się o tym mówi, słyszymy o różnych komentarzach teologicznych, które ktoś profesor wygłasza. Natomiast ja dzisiaj chciałem się podjąć pewnej takiej syntezy pokazania ważnych momentów tej teologii, oczywiście w sposób wybiórczy, ponieważ nie zdążę zrobić wszystkiego, jest to rzecz dosyć obszerna. Natomiast podam kilka takich uwag na początek, które mogą pokazać nam, dlaczego w ogóle kosmolog, filozof może również za ważną uważać refleksję teologiczną. Przede wszystkim wydaje mi się, że taka teologia filozofa i kosmologa wyrasta z dialogu nauki i wiary, a także z unikalnego osobistego doświadczenia pracy w obu tych obszarach i próby zintegrowania ich jako jednej wspólnej postawy życiowej. To był w ogóle taki ważny rys postaci. Ksiądz Heller będzie się wielokrotnie krytycznie ustosunkował do teologii, tak pod względem metodologicznym, jak i systematycznym. Ale ta krytyka, jak zobaczymy w wielu miejscach, jest konstruktywna. Również bardzo ważny w tej refleksji teologicznej jest sam szkielet metody nauk. Ponieważ ten szkielet będzie pozwalał księdzu Hellerowi uprawiać teologię w sposób ponadsystemowy, dzięki temu będzie mógł integrować myśl teologiczną wyrażoną przy użyciu różnych systemów filozoficznych. Dlatego nazwałem dałem miano teologii Hellera jako projektu otwartego, ponieważ ma on unikalną szansę korzystania ze stałego rozwoju bazy pojęciowej nauki, która w miarę swojego postępu opisuje coraz szersze obszary rzeczywistości. Teologia księdza Hellera jest kwestią dosyć rozproszoną. Tutaj pozwoliłem sobie wyszczególnić szereg pozycji, pewnie jakichś zapomniałem, których ta myśl się pojawia. Od dawna do praktycznie dzisiaj ta myśl księdzu profesorowi towarzyszy. I będę chciał zwrócić na rzecz szczególną, a mianowicie uwagę na niepublikowaną rzecz jeszcze, która jednak pojawiła się w referacie, który był elementem debaty księdza profesora z profesorem Zanussim, który odbył się w Rzeszowie bodajże w zeszłym roku. Tytuł był Kosmiczny dramat, mój prywatny scenariusz. Tam ksiądz profesor odwoływał się do swojej teologii jako wizji. Ja kilka elementów z tego będę chciał tutaj wyciągnąć i skomentować. Proszę Państwa, do teologii Hellera nie można podejść, nie mając przed oczami lekcji, jaką czerpiemy z metody nauki. Ja tutaj sobie wypisałem kilka takich sztandarowych punktów. Przede wszystkim, że konsekwentne wykorzystanie metody nauki prowadzi do powstania naukowego obrazu wszechświata, czy w ogóle świata. Naukowy obraz świata ewoluuje. To jest bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać, że naukowy i w ogóle obraz świata jest czymś, co ewoluuje. Nowy materiał empiryczny, jeżeli powstają nowe teorie, to uznające nowy materiał empiryczny zastępują one stare i są ich uogólnieniami. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że metoda naukowa pokazuje, że uogólnianie teorii prowadzi do wykorzystania abstrakcyjnych i wyrafinowanych pojęć i struktur matematycznych, nie posiadających żadnych odpowiedników wyobrażeniowych. Wszyscy dobrze wiemy, jak trudno jest zinterpretować mechanikę kwantową przynajmniej. I tak naprawdę widzimy, że im bardziej zbliżamy się do poziomu fundamentalnego, tym bardziej towarzyszą nam abstrakcyjne i wyrafinowane, ja tu za Penrose'em akurat tego używam, struktury matematyczne. Dlatego mamy hipotezę matematyczności wszechświata, racjonalność typu matematycznego. I zaczerpnę takich, będę nawiązywał szczególnie do tych dwóch wyrażeń, a mianowicie Einstein zawsze zastanawiał się nad tym, dlaczego wszechświat jest zrozumiały, że jest to tajemnicą. A Wigner mówił nam o tym, że w tej zrozumiałości wszechświata bardzo niepojętą rolę odkrywa matematyka. I oczywiście z filozofii nauki wiemy, że racjonalność świata jest przed założeniem nauki. Teraz będę chciał się trochę pochylić nad pojęciem racjonalności, ponieważ uważam, że ono jest kluczowe w zrozumieniu teologii Hellera. Sięgnę do takiego cytatu z jednej z pierwszych, a czy nawet nie pierwszej takiej książeczki na ten temat, z Usprawiedliwienia Wszechświata, gdzie ksiądz Heller pisze tak. Jeśli rzeczywistość jest sensowna, racjonalna, ulegająca naszym badawczym zapędom, to znaczy, że gdzieś u jej fundamentu kryje się konieczność. Coś, co nie może nie być, bo byłoby największą sprzecznością.
A zatem można tutaj zauważyć, że racjonalność w jakimś sensie zakłada konieczność. Żeby świat był racjonalny, musi za nim kryć się jakiegoś typu konieczność. Dlatego ja sobie tu taką roboczą definicję racjonalności przyjąłem, która oczywiście od razu nas wikła językowo, ale powiedzieć, że coś jest racjonalne, to jest chyba powiedzieć, że coś jest raczej tak, a nie tak. I tutaj nawet pasowałaby nam ta formułka Leibnica, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, bo też moglibyśmy sam fakt istnienia przetłumaczyć jako swojego rodzaju racjonalność. Dlaczego jest tak, że raczej jest coś niż niczego nie ma. Dlatego ksiądz Heller bardzo będzie często wiązał istnienie z racjonalnością, ponieważ coś, co jest nieracjonalne, istnieć nie może. I teraz wydaje mi się, że taką osią całej teologii Hellera jest to, co ksiądz profesor cytuje często za Olafem Pedersenem. To, że Chrystus jest logosem, oznacza, że immanencja Boga w świecie jest racjonalnością świata. To się wielokrotnie spotkałem w tych pracach księdza profesora, że na Pedersena tu się powołuje, mówiąc, że to, że Chrystus jest logosem, oznacza, że immanencja Boga w świecie jest racjonalnością świata. Bardzo proszę zwrócić uwagę na te terminy immanencja Boga i racjonalność, bo one za chwilę nam się pokażą. Oczywiście, i teraz dalej patrząc na metodę naukową, ksiądz profesor będzie pisał o trzech lukach. O luce ontologicznej, która usiłuje, tak naprawdę chodzi o argument Pana Boga od zapychania luk, czy Pana Boga zapychania dziury. Tak naprawdę ksiądz profesor wyróżnia trzy obszary, w których luki są rzeczywiste. I to tak naprawdę pokazuje nam granice nauki. Luka ontologiczna właśnie próbuje doszukać, znaczy brakuje tu odpowiedzi, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. Co tchnęło ogień wyrównania, co powoduje, że ta teoria modeluje rzeczywisty świat. Druga luka to jest luka epistemologiczna, dlaczego świat jest zrozumiały? To jest to pytanie Einsteina. Ono nie znajduje za wyjaśnienia w samej nauce. I później jest trzecia luka, o której ksiądz profesor mówi, to jest luka aksjologiczna. Wszechświat jest przeniknięty, impregnowany znaczeniem i wartościami. Później tutaj odwołam się do tego wykładu z Rzeszowa i dyskusji z profesorem Zanussim. Ksiądz profesor Heller powiedział o czymś takim, że jak gdyby logos jest pewnym polem racjonalności, natomiast o stworzeniu można mówić jako wielkim, pewnego rodzaju wielkim zacieśnieniu, czyli dochodzi do pewnego rodzaju wyszczególnienia jakiegoś obszaru racjonalności, który staje się światem fizycznym, światem rzeczywistym. Jest właśnie to pytanie, czy to, ja się będę chciał tej granicy trochę zaraz przyjrzeć, czy nie jest to jakaś, właśnie tutaj gdzieś nie tkwi tutaj problem zapory dla metody naukowej. Skonstruowałem sobie taki obrazek, którym nazwałbym może Hellera ontologią totalną, tak roboczo. I to jest tak nawet o czym mówiliśmy, tak? Mamy całkowity logos. Wewnątrz logosu mamy tą granicę, która wynika z wielkiego zacieśnienia. I później mamy metodę naukową, która jest ekspansywna, co oznaczyłem strzałkami. I że ta metoda coraz bardziej ogarnia fizyczny wszechświat i może go naukowo wyjaśniać. Dwoma kropkami tutaj oznaczyłem coś, co ksiądz profesor powiedział jako, że niejako racjonalność jest wyborem moralnym. Ja bym miał tutaj takie, jeżeli mogę sformułować, moje zastrzeżenie, że oczywiście wszystko w porządku, ale my tak naprawdę z punktu widzenia dzisiaj nauk kognitywnych nie bardzo, raczej będziemy chyba sądzić, że i moralność, i wartości mogą stać się przedmiotem racjonalności naukowej. Dlatego ja mam trochę obawę, że jeżeli rzeczywiście powiemy, że zaszło jakieś impregnowanie rzeczywistości fizycznej wartościami, tak naprawdę my używamy potocznego pojęcia. I moje przekonanie, mi się tak osobiście wydaje, że tak naprawdę te wartości, o których mówimy, że niejako są wpisane w rzeczywistość, mogą zostać, jak tu mówiąc, przez nauki kognitywne połknięte jako racjonalność naukowa. Dlatego będę chciał pokazać, być może warto o tym troszeczkę inaczej mówić i sama ta rzecz jest, również można ją wyczytać z pism księdza Hellera. W książce niedawnej, książce, która jest wywiadem Bóg i nauka, ksiądz profesor Heller mówi o naukowcach następująco. Są instynktownie pobożni, bo podczas prowadzonych badań stykają się z immanentną racjonalnością.
zjawisk naturalnych z tajemnicą, która wymaga od eksperymentatora szczególnych predyspozycji do obserwowania i słuchania. Kiedy bada się pewne struktury matematyczne, których zadaniem jest przedstawienie świata fizycznego, jak formuły teorii względności mechaniki kwantowej, można niemalże dotknąć zdolności tych formuł do wyrażenia immanentnej racjonalności wszechświata. Dlatego wydaje mi się, że patrząc czysto na ten cytat, czy niekorzystniej byłoby zamiast o wartościach mówić, że tak naprawdę człowiek ma wbudowany jakiś, powiedziałbym, intuicję racjonalności albo intuicję konieczności. One już naturalnie są, ponieważ świat fizyczny jest wbudowany, jest jakby częścią, tym zacieśnieniem logosu, w związku z czym i tak ta racjonalność gdzieś tam nam się melduje. Więc wtedy tak naprawdę mamy sytuację, że rzeczywiście konstruujemy, nie mamy tego niebezpieczeństwa, że nam te wartości gdzieś zostaną również połknięte przez metodę naukową. Dlatego moja sugestia byłaby taka, czy przypadkiem nie lepiej właśnie skoncentrować się też na tej racjonalności, na tym instynkcie jak gdyby racjonalności, która pozwala nam dotknąć to, co tutaj, dotknąć zdolności tych formuł do wyrażenia immanentnej racjonalności wszechświata. I dlatego tak naprawdę Grecy, kiedy zauważyli, że ta immanentna racjonalność jest, wówczas dokonali wyboru na rzecz metody racjonalnej. I wydaje mi się, że tutaj chyba jasno widać, że jeżeli przyjmiemy taką perspektywę, to bardzo dobrze rozumiemy projekt księdza Hellera, o którym mówimy jako o teologii nauki. Dlatego, że ta racjonalność zawężona uzyskuje swoją szerszą perspektywę z punktu widzenia całości racjonalności jako logosu. Dlatego ksiądz profesor będzie tą rzecz rozwijał, czyli pytał o to, jak mówić o rzeczywistości fizycznej będącej konsekwencją stworzenia przez Boga, czyli tego wielkiego zacieśnienia, o którym słyszeliśmy w wykładzie w Rzeszowie. Teraz kilka uwag metodologicznych, bo też są w tej teologii ciekawe i wydaje mi się filozoficznie znaczące. Przede wszystkim ksiądz profesor będzie wyraźnie akcentował, że teologia powstaje jako zetknięcie się myśli ludzkiej z objawieniem. To nie jest coś takiego, że niejako mamy nawkładane pewne gotowe rzeczy z objawienia, tylko teologia, w ogóle refleksja nad prawdami wiary występuje na zasadzie zderzenia się jakiegoś już uprzednio istniejącego w ludzkim mózgu schematu pojęciowego ze zdaniami pochodzącymi z objawienia. Dlatego na przykład powstanie chrześcijaństwa można, ja wręcz lubię ten zwrot, bo on jest taki trochę matematycznie bardziej brzemienny, powstanie chrześcijaństwa było zrzutowaniem treści objawienia w grecki system pojęć. Oczywiście słusznie można wyakcentować, że pojawia się tutaj problem języka. Zawsze będzie istnieć przepaść pomiędzy treścią objawienia a ludzką metodą jej wyrażenia i to tak naprawdę może dochodzić wręcz do artefaktów. Podeprać się też tezą ojca Bocheńskiego, który również akcentuje coś podobnego. Religia jest zapisana językiem ludzkim, a więc musi podlegać prawom semantyki ludzkiej. To jest wielki błąd u teologów, którzy twierdzą, że skoro religia jest dana przez jakiś czynnik pozaświatowy, to nie stosują się do niej reguły semantyki ludzkiej. A to nieprawda. Wydaje mi się, że te dwie tezy gdzieś się nam troszeczkę zbiegają. Teraz chciałbym powiedzieć o kolejnym ważnym elemencie, o którym już słyszeliśmy w poprzednim wykładzie, a mianowicie o funkcji obrazu świata w teologii. Tutaj zaczerpnąłem z pracy księdza Liany dosyć takie filozoficznie ogarnięte definicje obrazu świata. Można powiedzieć, że obraz świata to jest pojęcie też nieostre intuicyjne, to kategoria hermeneutyczna wykorzystywana do interpretacji zachowań poznawczych i rezultatów tych zachowań, czyli odpowiedniego typu przekonań. I też zbiór przekonań na temat podstawowych cech i sposobu funkcjonowania świata, człowieka i samego poznania, pewne intelektualne tło. To troszkę taki popperowski, powiedzieliśmy, taki background knowledge. I teraz ważna konsekwencja, jaka z tego płynie, to jest to, że wszystkie nasze przekonania, w tym przekonania religijne, teologiczne i naukowe, funkcjonują w szerszym kontekście uwarunkowań kulturowych. I to, że te kulturowe uwarunkowania są zmienne, pojęcia ewoluują, przy których
pojęcia, przy pomocy których reprezentujemy obiektywną rzeczywistość, cały czas ewoluują. To jest, wydaje mi się, bardzo ważna konsekwencja też z tego przyjęcia tej kategorii obrazu świata. I teraz będziemy mieli coś takiego, że ekspozycja treści wiary jest bardzo silnie uwikłana w obraz świata. I to wszyscy dobrze wiemy, znamy historię problemów Galileusza, historię współczesnego ewolucjonizmu, kiedy pewne właśnie obrazy zaczynają jakoś interferować z prawdą objawioną i dzieje się, i to ksiądz Heller wyraźnie zaznacza, że obraz świata może się na tyle silnie wzrosnąć z prawdą objawioną, że sam w sobie może być traktowany jako objawiony. Dlatego funkcją nauki jest przede wszystkim pełnić rolę oczyszczającą, odmitologizującą w stosunku do teologii. I teraz wprowadzenie tej kategorii obrazu świata przede wszystkim pomaga nam być uczciwym jako teologom. Uczciwym wobec prawdy o świecie. Pozwala nam asymilować coraz to nowe odkrycia nauki do pewnego obrazu świata, pewnego systemu pojęć, w którym będziemy reprezentować nasze prawdy wiary. I chodzi też tutaj o rzecz bardzo ważną. To święty Augustyn już akcentował, że w momencie, kiedy zaczęlibyśmy integrować wiedzę o współczesnym świecie do tego, aby wyrażać prawdy wiary, to wówczas jako teologowie stajemy się autentyczni dla współczesnego świata nauki. Wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo ważna i nad którą dzisiaj trzeba dosyć mocno pracować, żeby teologowie stali się autentyczni i wiarygodni dla współczesnego świata nauki. Wydaje mi się, że ta kategoria obrazu świata, szczególnie naukowego obrazu świata, tutaj pokazuje nam, jak temu problemowi zaradzić. Dobrze, ja podam przykład, który wydaje mi się jest na tyle silnym przykładem, który będzie nam pokazywał, jakiego typu, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I pokazywał naturę tego wzrośnięcia między obrazem świata a wyrażeniem prawdy teologicznej. Zmiana obrazu świata może bardzo silnie wpłynąć na treść wyrażanej przy jego pomocy prawdy teologicznej. O ile pamiętam, to Karl Rahner powiedział, że obrazu świata tak naprawdę i teologii nie da się rozdzielić. To chyba była, może ktoś mi poprawi, a to chyba była, o ile gdzieś pamiętam, teza Rahnera, dlatego dałem tam znak zapytania. I teraz pokażę tylko taką rzecz, a mianowicie jak zmiana obrazu świata może działać na rozumienie działania Boga w świecie. To był problem szeroko dyskutowany między innymi w trakcie szeregu konferencji w Castel Gandolfo, bo jeżeli zmienimy nasze rozumienie ontologii przyrody z takiego typowo arystotelesowskiego, gdzie mamy zasadę, że cokolwiek jest poruszane, poruszane jest przez poruszającego, czyli wszystko dzieje się metodą popchnięć, na ontologię praw przyrody, szczególnie wziętą z tej koncepcji, że mamy determinizm fizyczny równowagi rolniczkowych, wówczas tak naprawdę musimy bardzo radykalnie zmienić koncepcję działania Boga. Tu powstają bardzo istotne problemy i tak naprawdę przesuwa nam się ekspresja teologiczna z czegoś, co normalnie w starym paradygmacie arystotelesko-tomistycznym, co wspierało interwencjonizm, czyli Pana Boga niejako wskakującego i wykorzystującego pewne niedociągnięcia naturalnych prawidłowości w przyrodzie i działającego niezależnie od porządku przyrody, na coś takiego jak immanentyzm, czyli na tą koncepcję, która zresztą będzie bardzo naturalnie się wpisywała w tą całą tą ontologię, którą pokazywałem, kiedy rzeczywiście Pan Bóg działa poprzez prawa przyrody. To jest dosyć istotna kwestia, ponieważ ona prowadzi do konieczności przeinterpretowania pojęcia cudu. To jest kolejny dzisiaj moment w teologii, który jest ważny. I na temat problemu cudu tak pisze chociażby Polkinghorne. Jest to teologicznie niewiarygodne, odnosząc się do koncepcji interwencjonistycznej, że Bóg działa jako rodzaj niebieskiego pomysłowca, wykonującego doraźne triki, a poza tym nie wykazującego większego zainteresowania. Takie kapryśne pojęcie Bożego działania jest całkowicie nie do przyjęcia. Głównym problemem cudu z jego teologicznego punktu widzenia, jak całkowicie wyjątkowe zdarzenia, mogą być uzgodnione z Bożą stałością. Cuda nie mogą być interpretowane jako Boże działanie przeciwko prawom natury, ponieważ te prawa są wyrazem Bożej woli, ale jako bardziej doniosłe przejawy specyfiki relacji Boga do stworzenia. Tu Polkinghorne wyraźnie podkreśla konsekwencję, jaka wynika z tego, że współczesny obraz, naukowy obraz świata wymaga od nas
przeredagowania naszego myślenia o tym, jak Pan Bóg może w świecie działać. Teraz jeszcze jedna mnie zawsze fascynowała idea, mało eksponowana przez księdza profesora, tak naprawdę zasygnalizowana w książce Wszechświat i Słowo, to jest kwestia niezmienników teologii. Ksiądz profesor stawia taką tezę, że dobrze jest, że teologia angażuje wiele filozofii. Dlatego, że w momencie, kiedy jakby jedną prawdę wiary, czyli tak powiem jakieś to, co egzegeci nam dają z Pisma Świętego, zrzutujemy w różne pojęcia, tak naprawdę możemy się różnych rzeczy ciekawych dowiadywać. Zobaczyć, jak to się zmienia, zależnie od tego, w jaki sposób jest wyrażane. Dlatego można tu snuć pewne analogie do pewnego rodzaju, w pewnym sensie też trochę kręcenia układem współrzędnych. Ja to sobie tak lubię matematycznie wyobrażać, ale coś po tej linii analogii bym tutaj proponował zrobić. Ja może nie będę wchodził w te dłuższe kwestie tutaj, tylko że właśnie spróbować zacząć myśleć na temat użycia wielu filozofii, czy wielu obrazów świata korzystnego, ich wpływu na to, żeby niejako oczyszczać prawdę teologiczną z jakichś takich przypadłościowych naleciałości. Tak naprawdę wtedy można zobaczyć, że na ile myśmy daną prawdę uwikłali w siebie, a na ile jest obiektywna. Tutaj mi trochę zawsze to z tyłu mojego umysłu dzwoni einsteinowska ogólna kowariantność, kiedy Einstein starał się całkowicie uwolnić prawdę fizyczną od wyboru układu współrzędnych, czyli tak mówiąc bardziej per analogią od obserwatora. Dlatego w pewnym sensie jest to też gdzieś zawarcie tej metody nauki do metody teologii. To może sobie pominę. Dlaczego uważam, że dlatego tego typu myślenie jest też istotne, bo na takie analogie pomiędzy fizyką, czyli tak naprawdę próbą wyrażenia różnych obiektów w różnych układach współrzędnych jako prawd teologicznych, też wyrażanych w różnych doktrynach, zwrócił również uwagę ojciec Boheński w tak zwanej koncepcji zdań Ro, które to są zdaniami bezpośrednio wziętymi z objawienia i później tworzonymi doktrynami teologicznymi, kiedy na przykład wyjaśnia się jedną prawdę wiary w jakimś systemie. Czyli tu mówilibyśmy o tym na przykład, że mówimy o prawdzie, o realnej obecności Chrystusa wyrażonej przy pomocy arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji transubstancjacji. Tak? Więc tu mielibyśmy pewną prawdę religijną, a tu mielibyśmy jej wyjaśnienie, czy jej jakby ekspozycję w jakimś systemie pojęć. Dobrze. Teraz chciałbym pójść w pewnym kierunku, nie wiem, ile mam jeszcze czasu. O, to akurat będzie na czas. Pójść w pewnym kierunku i pociągnąć dalej tą kwestię niezmienników. Mnie ona bardzo zainteresowała, dlatego że niezmienniki mają niezmienniczość w ogóle, konieczność, niezmienniczość, na razie zostawmy sobie to tak troszeczkę in vacuo, mają bardzo głębokie zakorzenie w filozofii. Już sam Parmenides mówił o tym, że rzeczywiste jest to, co jest niezmienne. Chociażby całe wielkie greckie zagadnienie proporcji i symetrii zawsze oznacza, żeby coś stwierdzić, że jest proporcją, zawsze musimy to odnieść do jakiegoś absolutnego wzorca. Proszę zobaczyć, że nawet sama teoria substancji arystotelesowska, hylomorfizm, mówi się o tożsamości rzeczy jako tej, o której decyduje substancja, natomiast już sam Arystoteles będzie mówił o tym, że w każdej przemianie musi istnieć jakieś podłoże, musi istnieć jakiś element niezmienniczy. Tego typu myślenie do rangi bardzo wysublimowanej teologii naturalnej podniósł święty Tomasz z Akwinu, rozróżniając na byty konieczne absolut, byty przygodne i wiadomo nazwał Boga ipsum esse subsistens, czyli to, co tak naprawdę samo z siebie istnieje jako substancja. Ale ja bym chciał się teraz już troszeczkę bardziej zwrócić ku pewnej kwestii, która dla mnie jest bardzo, bardzo intrygująca. To jest to, co w roku 1872 zrobił znany matematyk Felix Klein. On powiedział, że zadaniem, patrząc czysto na geometrię, że zadaniem geometrii jest badanie niezmienników i relacji niezmienniczej odpowiedniej grupy automorfizmów charakterystycznej dla danej geometrii. Czy tak naprawdę geometria, czy każda wręcz szerzej mówiąc teoria, będzie teorią niezmienników grup pewnych przekształceń.
Mi się wydaje, że ta idea jest bardzo intrygująca. Ona się w fizyce pokazuje w sposób ewidentny. Proszę popatrzeć. Wypisałem tutaj szereg, być może gdzieś tam coś niedokładnie się wyraziłem, ale mamy szereg istotnych teorii fizycznych, której każda jest jakąś teorią niezmienników pewnych grup. Mechanika newtonowska, szczególna teoria względności, teoria niezmienników grupy Lorentza, ogólna teoria względności, teoria niezmienników grup deformorfizmów, mechanika kwantowa, teoria niezmienników grup permutacji, teoria oddziaływań, sama chociażby topologia, teoria niezmienników przekształceń ciągłych, tak? Chociażby nawet znane nam twierdzenie Noether wiążące symetrię z zasadami zachowania. Proszę Państwa, chciałem teraz zwrócić, bo ktoś może mi zarzucić, dlaczego ja wiążę jakieś stare arystotelesowskie pojęcie substancji, niezmienniczości z niezmiennikami fizycznymi. Ale mi się wydaje, że analogia tutaj jest dosyć korzystna dla nas, ponieważ proszę zobaczyć, ja wyjąłem taki prosty przykład cząsteczki wody. Mówi się o tym, że cząsteczka wody ma grupę symetrii C2V. Tu taki trochę może obrazek jest, ale wszystko widać. Tu mamy, mamy tlen, mamy dwa wodory i teraz rysujemy wszystkie możliwe elementy symetrii dla tej cząsteczki wody. Mamy dwie płaszczyzny, płaszczyznę w płaszczyźnie cząsteczki, prostopadłą do płaszczyzny cząsteczki, jak również dwie dwukrotne osie, które niejako zachowują cząsteczkę, jeżeli obrócimy ją o 180 stopni. Ale cała idea polega na tym, że proszę zobaczyć, że tak naprawdę ta cząsteczka jest, czyli położenia atomów są niezmiennikami tej grupy symetrii. I co to nam podpowiada? Że my możemy na pewnych obiektach dokonywać pewnych przekształceń i można wyróżnić takie klasy tych przekształceń, które pozostawią nasz obiekt niezmiennym. I to nam wyraźnie pokazuje, że i wręcz nawiązuje trochę do platońskiej idei, że istnieje pewien świat niezmienniczy, świat jak gdyby bardziej realny, natomiast świat zjawiskowy my możemy sobie jak gdyby przepuszczać przez różne przekształcenia i on się staje dla nas dynamiczny, ale tak naprawdę głębsza rzeczywistość w tym tkwi w tym, co jest niezmiennicze. I dlatego wydaje mi się, że ta cząsteczka wody nam trochę tutaj pomaga. Dlatego mi się wydaje, że ta analogia pomiędzy takim fizycznym rozumieniem niezmienniczości a rozumieniem takim czysto przednaukowym jest w miarę bliska. I teraz tu pewnie matematycy na mnie naskoczą zaraz, ale chciałem się popatrzeć, co można zrobić dalej. Okazuje się, że istnieje coś takiego jak teoria niezmienników, a w teorii niezmienników istnieje podstawowe twierdzenie Hilberta tejże teorii, które mówi, że dla pewnej klasy liniowych przekształceń, jeśli istnieje, mówią najprościej tyle, że jeśli mamy jakieś liniowe przekształcenia, mamy pewną grupę przekształceń i szukamy niezmienników, to wówczas to twierdzenie mówi, że istnieje zawsze skończona ilość generatorów tych niezmienników, czyli w pewnym sensie takich jak gdyby nieredukowalnych już obiektów, z których każdy niezmiennik można sobie już później wygenerować. Bo proszę zobaczyć chociażby tutaj z obrotu tej cząsteczki. Tu generatorem na przykład byłaby obrót o C2, tak? Dlatego, że mogę wziąć obrót raz i później złożyć jeszcze raz i otrzymuję znów symetrię. Dlatego niezmiennikiem byłby obrót o 360, ale generatorem byłby obrót o 180, bo on jest jak gdyby źródłem, jak gdyby z niego wychodzi, jego złożenie wielokrotne również pokazuje nam, pozwala nam tworzyć inne niezmienniki. Więc nie mówi, że dla liniowych przekształceń istnieje zawsze skończona liczba generatorów. Ja tu będę snuł bardzo mocne analogie, jak Państwo to skrytykujecie, to będę tym bardziej wdzięczny, ale sądzę, że można się posłużyć pewną rzeczą i spróbować zapytać, czy tak naprawdę, bo fizycy mają przekonanie, że jakoś symetria rządzi światem, tak? I czy tego nie można troszeczkę właśnie pod to podciągnąć. Ja bym się tutaj, oczywiście tu trzeba by dokonać dużo bardziej gruntownej dyskusji o stronę tego, co istnieje, ja to pominę, ale proszę zobaczyć, że w filozofii nauki używa się takiego argumentu pesymistycznej metaindukcji, czyli mówiący o tym, że jeżeli od
teorii do teorii nie powtarzają się, znaczy nie mamy zachowanych obiektów, no to tak naprawdę nie ma co oczekiwać, że w następnej również te same obiekty postulowane przez teorię wystąpią. I to się często używa przeciwko realizmowi naukowemu tej tezy. Ja bym tutaj się zastanowił, czy nie można powiedzieć, że tu można by na tym podstawie mówić o czymś takim jak optymistyczna metaindukcja, mówiąca, że skoro wszystkie teorie do tej pory odkryte w jakiś sposób są teoriami niezmienników, to czy każda następna gdzieś tam taką teorią nie będzie? Więc czy nie można by przypadkiem przyjąć, że jakoś symetria, niezmienniki, bo to wszystko nam gdzieś się kojarzy, jest pewną ontologią świata? Wydaje mi się, że to powinno być fizycznie jakoś przemawiające, ponieważ no, generalnie jest to przekonanie, że symetria jest jakoś u podstaw całej rzeczywistości. Dlatego niezmienniki mogą nam, mi się wydaje, mówić o pewnym podłożu rzeczywistości, które jest niezmienne, pomimo że pewne teorie efektywne mogą takiej niezmienności nie wykazywać. Czy to jest powrót do pojęcia substancji? Tego nie wiem. Nie chciałbym się jeszcze w to zagłębiać, ale wydaje mi się, że te analogie są ciekawe. I teraz powiem jedną rzecz, a mianowicie taką, że ta koncepcja, może jeszcze wrócę, ją przypomnę na chwilę. Na razie zostawmy niezmienniki, zaraz do nich wrócę. Ta koncepcja tak naprawdę jest, czy jakby stworzenia zanurzonego w Bogu, czy jakby logosu zacieśnionego, inaczej mówiąc, często mówi się właśnie zanurzonego w Bogu, jest tym, co w jakiś sposób w teologii nosi nazwę i nosi termin panenteizmu. Już o tym mówię. Ksiądz profesor Heller tego, nie spotkałem się, żeby tego pojęcia używał, natomiast używa go otwarcie arcybiskup Rzeciński w swoich, na przykład w tej książeczce Teologię Naturalizm, czy wcześniejszych pracach. Mówi o czymś takim jak panenteizm, czyli o tej idei, że wszechświat jest jak gdyby wyłączoną, czy jakby właśnie zacieśnionym polem racjonalności, które jest zanurzone całkowicie w totalnej boskiej racjonalności. I ja się popatrzyłem, jak teologowie piszą o źródłach tego typu myślenia, to z reguły zwraca się uwagę właśnie na filozofię indyjską, zwraca się uwagę na hegelowską filozofię podmiotu. Takie źródła się generalnie tej teologii wskazuje. I wielu teologów tutaj trochę się sprzeciwia, czyli jak gdyby kontrastuje teologię klasyczną z panenteizmem, pokazując, że chociażby jest kwestia nieskończoności Boga. Bóg nie może, mówiąc klasycznie, Bóg nie może niczego zawierać skończonego. Panenteiści powiedzą, że Bóg nie może niczego wykluczać. Doskonałość Boga chociażby. Później, dobrze, już kończę. Później chociażby relacja do świata, o której mówiłem, czyli pewnego rodzaju kontrast między transcendencją a immanencją. Tych różnych tam zastrzeżeń i uwag jest cała lista. Teraz ja zrobię jedną rzecz, którą może znów będzie trochę naginaniem, ale próbuję pewne horyzonty dalej przełamywać i pokazać, że jeżeli bym rzeczywiście oparł się na tej ontologii niezmienników, to wówczas mogę tak naprawdę mocniej zarysować tą granicę tego zawężenia, że tak naprawdę i opierając się o tym twierdzeniu o zmiennikach, że rzeczywiście mamy, nawet jeżeli byśmy mieli teorię wszechświata, która jest hipotetycznie, pewnie, że jest jakiś jeden wielki niezmiennik, to jakiś wielki, załóżmy, generator tej symetrii, tych grup, to okazałoby się, że i tak naprawdę on posiada pewną ontologiczną skończoność, bo jest ich liczba ograniczona. W związku z czym można powiedzieć, że stworzenie istnieje, w pewnym sensie starym, dobrym terminem scholastycznym się posłużyć, per analogiam, bo wiadomo, że niezmienniki są zawsze zrelatywizowane. One są niezmiennikami dla pewnego obszaru rzeczywistości, a mogą dla innego nie być. W związku z czym tak naprawdę żadne niezmienniki fizyczne nie są niezmiennikami w sensie absolutnym. Natomiast one mogą, ja bym to tak powiedział na razie bardzo roboczo, i tu się zastrzegam, że jest bardzo robocze, mogą w jakiś sposób partycypować w Bogu jako absolucie, jako niezmiennym, ale samej swojej istoty. Bo one są, niezmienniki fizyczne są niezmiennikami zrelatywizowanymi. Natomiast Bóg jest niezmiennikiem
par excellence, jest mnikiem samej swojej istoty. Dlatego wydaje mi się, że tutaj troszeczkę lepiej byśmy zaczynali widzieć tą granicę ontologiczną pomiędzy Bogiem a stworzeniem. Że bardziej byśmy akcentowali rzeczywiście, że Bóg nie jest częścią stworzenia, czyli taki trochę byśmy ukłon robili w stronę teologii klasycznej. Tak bym próbował to pojęcie wykorzystać. Mogę się mylić, będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze i wytknięcie mi nieścisłości. Mam jeszcze cytat, już zaraz kończę, już akurat dobiegamy z czasem, z arcybiskupa Rzeczyńskiego, który wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj ta granica jest określona czysto epistemologicznie, że brakuje tutaj trochę właśnie takiej wyraźnej różnicy ontologicznej pomiędzy Bogiem a pomiędzy stworzeniem. Immanentny Bóg ukryty w procesie ewolucji natury pozostaje zarazem Bogiem transcendentnym, wykraczającym poza narzucane mu schematy konceptualne. Zagrożenie uproszczeń niesionych przez panteizm znika, kiedy przyjmie się panteistyczną wizję występującą w sformułowaniach Pawła. To jest, tu arcybiskup odwołuje się do tego, że w Bogu jesteśmy, poruszamy się i żyjemy. Zamiast abstrakcyjnych terminów późnoscholastyki otrzymujemy wtedy fascynującą wizję Boga, która przenika wszystko i przekraczając granice naszych dystynkcji pojęciowych, pozostaje bliższy nas niż my sami sobie. Jego subtelna, immanentna obecność pozwala zachować nadzieję w obliczu głębokich przemian zachodzących na poziomie zarówno biologicznej, jak i kulturowej ewolucji człowieka. Mi tu troszeczkę brakuje takiej wyraźnie ontologicznej granicy, więc mam nadzieję, że być może ta teoria niezmienników by tu coś nam cokolwiek pomogła. Teraz jako podsumowanie już całego mojego referatu, ksiądz profesor Heller też w mówieniu o relacjach racjonalności naukowej do w ogóle do sensu i racjonalności do sensu wszechświata jako całości, czyli racjonalności logosu, powraca ze starym pytaniem Schrödingera, które osiągnięcia nauki wsparły religijne spojrzenie na świat. Schrödinger to oczywiście odniósł do czasu, natomiast ksiądz Heller rzeczywiście mi się wydaje bardzo trafnie mówi, że to nie poszczególne osiągnięcia, ale sama metoda nauki stawia nas w obliczu tajemnicy. Nigdy bowiem nie zbraknie nowych pytań i nowych wyzwań. Jeżeli byśmy wrócili do tego obrazka, który pokazywałem, to tak naprawdę metoda nauki cały czas poszerza jak gdyby obszar wiedzy, ale to, co stoi poza, jest tajemnicą i ta tajemnica tak naprawdę nigdy nie zginie. Dlatego praca naukowca jest tak naprawdę cały czas staniem na przedmurzu i doświadczeniu tajemnicy. I dlatego to, ja powiedziałbym tak, że teologia tak naprawdę może stawiać nam tak jakby dwie tajemnice. Tajemnicę samego Boga oraz tajemnicę, którą cały czas odkrywamy i poszerzamy, tajemnicę poznania zamysłu jego stworzenia. I właśnie w takim sensie bym popatrzył na teologię jako na projekt otwarty. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo dziękujemy księdzu Wojciechowi. Tak jak w poprzednim referacie, tak i tutaj mamy dwie rzeczy. Z jednej strony nakreślenie zrębów koncepcji teologii Michała Hellera, a z drugiej strony pokazanie, w jaki sposób samego księdza Wojciecha ta koncepcja inspiruje do własnych poszukiwań i podzielenie się tymi poszukiwaniami. Jedno tylko upewnienie. Faktycznie koncepcja jakiegoś nierozdzielania obrazu świata od formuł teologicznych jest koncepcją Ranera. Jednak Ranera młodego, on używał tam pojęcia amalgamat, mówił, że połączenie słownej formulacji z pewną istotą treści jest tak mocne, że później nie do rozdzielenia. Natomiast Raner w dalszym ciągu swoich wywodów jednak tutaj troszeczkę zmienił zdanie i nie tylko sam mówił o takiej możliwości redefiniowania prawd wiary, ale też to robił w wielu przypadkach. Więc upewniam tylko księdza Wojciecha, że chodziło faktycznie o Ranera. Czy ksiądz profesor Michał Heller chciałby skomentować ten wykład jako pierwszy? W zasadzie to bym nie chciał, bo... bo takich rzeczy to się powinno słuchać już z tamtego świata. Ale muszę powiedzieć, że w pierwszej części bardzo trafnie wyłowił moje różne poglądy. Natomiast część tych niezmienników to jest rzeczywiście jego własna już koncepcja, rozwijanie na bazie tam jednego mojego cytatu o tych niezmiennikach. Ja bym tylko dodał drobną zupełnie uwagę, ale tak dla wiedzy jego,
Mianowicie rzeczywiście to pojęcie symetrii w nauce jest bardzo ważne, ale jak wszystkie pojęcie naukowe, tak i to ulega uogólnieniom. I już mamy uogólnienie pojęcie grupy, która grupa jest matematycznym odpowiednikiem symetrii, a dzisiaj już coraz takim uogólnieniem, od dawna zresztą znanym matematyką, jest pojęcie grupoidu, które jest jeszcze bogatsze, jeszcze ciekawsze i jakby ktoś chciał, to może w oparciu o grupoidu rozwijać tę ideę niezmienników nadal. Są takie zjawiska fizyczne, które wyłamują się spod praw symetrii grupowych, na przykład kwazykryształy. Mają symetrie, które nie są opisywane grupami, natomiast właśnie potrzebne są grupoidy, żeby opisać kwazykryształy. To jest zresztą piękne pojęcie matematyczne, ale dziękuję bardzo za podjęcie w ogóle tego tematu. Otwieram dyskusję, bardzo proszę o stawianie pytań. Prosiłbym, by to były głównie pytania, a nie komentarze, ponieważ czas nas goni. Bardzo dziękuję za ten wykład, bo on rzeczywiście nie tylko, że pięknie przedstawił pewne intuicje księdza profesora, ale no, widzę, że jest próba poszukiwania jeszcze głębszego uzasadnienia, znaczy dopisania pewnego nowego kontekstu. Znaczy, najbardziej fascynujące jest to, żeśmy zrobili kółko. Znaczy, wyszliśmy dokładnie z tych samych intuicji, które zbudowały właściwie cały projekt nauki, który opierał się właśnie na tych niezmiennikach. No przecież od Parmenidesa przez symetrie platońskie, teorię proporcji Eudoksosa, później Eratosthenesa z jego koncepcją filozofii jako proporcji, jest poszukiwanie właśnie tej stałej, niezmiennej tego momentu, który tu się pojawia. Natomiast problem, przed którym staniemy pewnie, będąc sympatykami tego typu przekonania, będzie pewnie problemem, przed którym stawali stoicy. Znaczy, jeżeli założymy istnienie logosu świata i jego obecność właśnie w obrębie tego świata, to zasadniczym problemem teologicznym będzie problem oddzielenia tego, co jest logosem, a co jest jego reprezentacją. Znaczy, jak znajdować te przejścia. Myślę sobie, że intuicja księdza, nie wiem, czy się ksiądz z tym zgodzi, ale że my możemy pozostawać tylko na poziomie reprezentacji, natomiast to, co tę niezmienniczość, którą nam reprezentacje odsłaniają, będziemy mogli tylko wyrażać w języku tych teorii, które są reprezentacją. Natomiast nigdy prawdopodobnie nie sięgniemy źródła tej niezmienniczości ostatecznej, bo ta pozostanie tajemnicą. Mhm. Nie wiem, czy tak to ksiądz rozumie, bo te reprezentacje nie zastąpią tej fundamentalnej niezmienniczości. Znaczy to nawet w tym urywku, co ksiądz Piotr Heller mówił, on tam rozróżnia niezmienniki przez małe n i niezmienniki przez duże n. Tam było takie rozróżnienie zrobione we Wszechświecie i Słowie, co właśnie pokazywało, że nasze reprezentacje to nas prowadzą po tych niezmiennikach przez małe n, a tak naprawdę my odkrywamy matrycę tych niezmienników przez duże n. Dlatego tak funkcjonuje metoda nauki. Ona jest cały czas ekspansywna. Nasze reprezentacje... Słucham? Jak poradzimy z panteizmem czy panenteizmem? Znaczy mi się wydaje, że tutaj właśnie też chyba jak słuchałem tego wykładu z Rzeszowa, to cały czas sobie, bo tam było właśnie mówienie, ksiądz profesor mówił o tym, że właśnie następuje to wielkie zawężenie i tam ksiądz profesor używał coś takiego jak pojęcia nadfizyki i pewnych przejść granicznych. Czyli to by nas w pewnym sensie informowało o charakterze tego przejścia właśnie pomiędzy tym, co jest zawężone, a tym, co jest niezawężone. Ja właśnie dokładnie z tego wykładu nie byłem w stanie tego wydedukować, więc nie wiem, czy mógłbym mieć śmiałość zapytać głębiej o element tej wizji właśnie jak... No to tym niemniej to czynię. Jak, bo tam ksiądz bardzo wyraźnie mówił o pewnych przejściach granicznych pomiędzy tym obszarem zawężonym i niezawężonym. Co tam się dzieje? Ty zrobiłeś ze mnie klasyka w tej chwili, ale nie w pełni. Klasyk się robi wtedy, kiedy
zacytują go dwaj wybitni uczeni, powołując się na jako uzasadnienie dwóch przeciwstawnych poglądów. Więc jeszcze nie jestem klasykiem i dlatego poczekajmy, aż jeszcze ktoś drugi inaczej mnie zrozumie. Mogę zadać pytanie? Dziękuję. Bo ja zauważam pewnego rodzaju sprzeczność tutaj, bo logiczną. Ksiądz Wojciech zaprezentował taki optymizm epistemologiczny polegający na tym, że nauki szczegółowe, racjonalność naukowa będzie połykać coraz to nowe obszary. Między innymi słyszałem wypowiedź takiego znanego profesora, psychologa poznawczego, profesora Nęckę, który stwierdził, że termin wolna wola w psychologii właściwie nie nazywa niczego konkretnego, ale zespół pewnych zjawisk. Tak. To jest... Czyli, że jak gdyby ja z tego wywnioskowałem, że wolnej woli jako takiej z punktu widzenia psychologii poznawczej nie ma. Natomiast to jest w sprzeczności z tym, co mówił pan profesor Tałasiewicz, bo mówił, że z pojęcia wolnej woli nie można zrezygnować w obrębie teologii, tak? I teraz jest taka aporia jakaś. Ja bym podszedł do tego tak, że rzeczywiście pojęcie wolnej woli takie, jakim operowaliśmy, jest pojęciem typowo potocznym. Natomiast niestety jest tak, że nauka, jeżeli prowadzi nas ku prawdzie, to każe nam odchodzić od naszych ujęć potocznych. W związku z czym, jeżeli popatrzymy na to, bo pamiętajmy o tym, że my mamy w najmniej potoczne, ale później, szczególnie dzieje się w naukach kognitywnych, w zupełnie innych źródeł wychodzą pewne rekonstrukcje pojęć, które później w jakiś sposób stają razem do konkurencji z pojęciami potocznymi, klasycznymi. I tak jest z wolną wolą, że tak naprawdę kognitywistyczne myślenie o wolnej woli wyrosło z zupełnie innych źródeł i ona nam pokazuje zupełnie inny obraz wolnej woli jako czegoś, co nie jest prostym aktem ludzkiego rozumu czy ludzkiego mózgu, tylko w akt wolitywny zaangażowana jest cała hierarchia różnych struktur neuronalnych i naprawdę to jest bardzo złożony proces. W związku z czym, żeby w jakiś sposób odpowiedzialny naukowo się odwoływać do wolnej woli, to rzeczywiście trzeba wejść głębiej w strukturę tego aktu, który ja osobiście nie jestem aż takim specem, ale o ile dałem radę wysądować, to tu mówimy o bardzo złożonym procesie, który jest naszym procesem wolitywnym. Nie można tego zamknąć do prostego wyboru tak, albo do wtedy krótką... mamy jakąś formę kompatybilizmu możliwą. Tak, znaczy możemy, sądzę, że tutaj należałoby kolejny wątek właśnie, jeżeli chodzi o wolną wolę, wpleść, który chyba dzisiaj na gruncie, zresztą też z profesorem Nęcką kiedyś o tym rozmawialiśmy w Poznaniu, że chyba warto poszukiwać takich ujęć kompatybilistycznych, że próbować w jakiś sposób uzasadnić pewien analogon pojęcia wolnej woli w kontekście, ale jednak podparty pewną ontologią wynikającą z nauk. I takie próby dzisiaj się podejmuje. Zresztą profesor Nęcka mówił, że to chyba jest, zresztą sam wspierał ten kierunek. I ono z teologicznego punktu widzenia takie podejście jest jak najbardziej akceptowalne przy kilku założeniach, ale nie mamy czasu na rozwijanie tego tematu. Ksiądz profesor, bardzo proszę. Wychodzimy poza treść referatu, raczej do poprzedniego o tej wolnej woli. Ja bym chciał skomentować to doświadczenie z naciskaniem guzików, a właśnie z punktu widzenia fizyki. Proces podejmowania decyzji, jakiejś takiej powiedzmy niespecjalnie powiedzmy takiej ważnej, ale powiedzmy no, czy jadę do Warszawy, czy nie jadę do Warszawy. Jeśli jest to proces wolny, to on na pewno kosztuje energii. Muszę zużyć pewną energię. To jest jasne, każdy proces, jesteśmy organizmami biologicznymi, a więc też ciałami fizycznymi, musimy funkcjonować tak, jak nam każe termodynamika, więc musimy skonsumować pewną ilość energii. Przypuszczam, to jest hipoteza, ale myślę, że ją łatwo potwierdzić, że wolność decyzji będzie pochłaniać więcej energii niż procesy automatyczne. I jeżeli tak jest, to dziwne by było, gdyby wszystkie nasze takie bardzo szybkie decyzje codzienne były wynikiem wolnej woli, bo by to strasznie dużo kosztowało organizm. Tylko one powinny być zautomatyzowane. I dlatego nie dziwiłoby mnie to, gdyby na przykład
były jakieś takie zjawiska fizyczne, że coś tam się we mnie decyduje, zanim ja ten guzik nacisnę. Mnie się wydaje, że to jest moja decyzja, a ona nie jest, bo to ekonomicznie jest, żeby tak nie było. Natomiast sądzę, że zresztą to chyba wiemy z doświadczenia, że jak mam podjąć jakąś istotną decyzję i waham się, to bardzo mnie to dużo kosztuje, to znaczy dużo energii pochłaniam. I że po prostu to doświadczenie z guzikiem pokazuje nam co innego niż ważną decyzję. Ten problem po prostu bilansu energetycznego jest ważny. Bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie. Przedłużyliśmy o 5 minut, dlatego myślę, że ciąg dalszy pytań, rozmów zostawiamy na czas przerwy obiadowej. Bardzo serdecznie dziękujemy obydwu prelegentom, panu profesorowi i księdzu profesorowi. Dziękujemy bardzo państwu za obecność i twórczy wkład poprzez zadawanie pytań. I myślę, że możemy nagrodzić tych, którzy brali udział brawami.